udział twój w klanie to jakby zwieńczenie pewnego etapu ciężkiej pracy. Jak ta praca wyglądała? Od czego zaczęłaś? Ja tak naprawdę zaczęłam już w 2017 roku w jakiś sposób budować swoją na początku bardzo malutką pozycyjkę na rynku. Zaczęłam od grania w 19+ i to też w zasadzie było takie dosyć duże spełnienie dla mnie z tego względu, że ja pamiętam, że zadzwonili do mnie, jeszcze wtedy byłam w szkole aktorskiej i zadzwonili do mnie z pytaniem, czy ja chcę zagrać w epizodzie. Ale wiedziałam, że jak zagram w epizodzie, to nie pociągnę już żadnej stałej roli, bo to będzie tylko epizod i powiedziałam wtedy, że nie. I to była moja pierwsza odmowa, kiedy powiedziałam, że nie zagram w czymś. I tak naprawdę okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ miesiąc później zadzwonili, że jest casting do stałej postaci, bardzo barwnej, fajnej postaci, takiej, którą aktorzy naprawdę łakną grać, bo to są jakieś takie mocne charaktery, które jest fajnie budować, to jest wielka przygoda. I wygrałam ten casting. Było razem ze mną chyba z 50 osób na to miejsce. Wygrałam to ja, to było dla mnie mega duże wyróżnienie i tak naprawdę zaczęłam od tego 19+. Budowałam krok po kroczku całą swoją karierę i pamiętam, jak dostałam propozycję zagrania w pierwszym filmie w 1800 gramów i ja wtedy grałam w teatrze objazdowym w Warszawie. I w teatrach objazdowych jest tak, że jest bardzo ciężko załatwić zastępstwo, ale doszłam do wniosku, że zrobię wszystko, żeby załatwić zastępstwo i to było zastępstwo na 5 dni zdjęciowych, ale żeby tylko zagrać w tym filmie. I udało się, ja nawet sam nic nie mówiłam, po prostu byłam na kilka scen, nic nie mówiłam, ale miałam jakąś funkcję, tak? I potem dziewczyny z Dubaju. Dziewczyny z Dubaju w ogóle wygrałam, widząc, że Doda ogłasza casting na Insta Stories. Ja mówię, idę. Poszłam i wygrałam. I tak naprawdę tymi małymi krokami, tymi małymi epizodami w serialach fabularnych udało mi się zbudować już taką pewną pozycję, że reżyserzy obsady mogą na mnie liczyć i że ja coś jednak potrafię zagrać. No i mamy klan. Co było takiego przełomowego i co świadczyło o tym, że wygrywałaś te castingi kolejne? To znaczy, co było przełomowego jakby w mojej psychice, że udawało mi się wygrywać? Ja myślę, że kluczem do wygrania castingu jest bycie sobą. I jakkolwiek to trywialnie nie brzmi i nawet dla mnie, jak czasami myślę sobie po prostu o byciu sobą, to masz takie, aha, czyli co? Ale rzeczywiście, jak pokazujesz siebie i pokazujesz swoją energię i przede wszystkim zaangażowanie, no i oczywiście pasujesz do briefu, to jesteś w dobrym miejscu. Można być sobą po tylu różnych rolach? Tak, ja myślę, że ja jestem nawet bardziej sobą w tym momencie, ponieważ moje granie, moje bycie przed kamerą i jakby cała w ogóle droga zdobywania różnych ról spowodowała, że ja w siebie bardzo wierzę. I każda potyczka, każda odmowa, każde powiedzenie, no już na przykład na ostatnim etapie castingu, gdzie walczysz o główną rolę, no jednak nie, to jest umocnienie psychiczne. Także jestem bardzo sobą, bo bardzo w siebie wierzę i w swoje umiejętności i w to, że jestem w dobrym miejscu. Drodzy widzowie, serialowej Max z Sekretów Życia zaprasza was do oglądania emisji o 16:55. Oczywiście subskrybujemy przeambitnie.pl na YouTubie. Komentujcie, udostępniajcie. Do zobaczenia na antenie.